Festiwal Azjatycki w Cieszynie po raz pierwszy. Zgadza się, po raz pierwszy w Cieszynie. Była cała Polska, czas na Cieszyn. Stoiska azjatyckie z różnych zakątków Azji, z różnych miast wystawcy tutaj przyjechali. Mnogość atrakcji i smaków czeka na lokalnych mieszkańców. Czyli co, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo i na słono, i na słodko. Zgadza się. I masa dań, i zupę, makarony, dania z ryżem, mnóstwo słodkości, czy to tureckich, czy to perskich, czy gruzińskich. Także każdy, tak jak pani powiedziała, znajdzie tutaj coś dla siebie. Mamy klasyczne pad thai, mamy japoński ramen, mamy chińskie bułeczki bao i pierożki na parze, mamy kuchnię jedwabnego szlaku, kuchnia gruzińska, kuchnia perska, która jest rzadko spotykana tutaj. Rodowici Wietnamczycy przyjechali do Cieszyna, także mnogość smaków, także świetny pomysł, żeby spędzić weekend z rodziną czy znajomymi. No właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą trasę, bo wy tak jeździcie cały rok z tym festiwalem, czy w tym okresie letnim tylko? Nasze festiwale organizowane są całorocznie. W sezonie letnim jesteśmy w formule trzydniowej w plenerach, natomiast w sezonie jesiennym czy wiosennym jesteśmy w formule dwudniowej po prostu pod dachem. Tam też nas można szukać. No tutaj kuchnia perska, mamy różne rodzaje jedzenia, na przykład mamy z mięsem, ale w naszym kraju bardziej my jemy baranina, tylko w Polsce trudno znaleźć baranina, tylko mamy wołowina zamiast baranina. Tam mamy curry warzywny, a tam jest kurczak też, ale taki słodko pikantny. Mamy makaron z wołowiną i mamy też tutaj taki zupa bardzo znany w Iranie. Zupa nazywa się ash. I tutaj mamy zupę z mięsem, też jest wołowina, kurczak. Takie pierogi mamy bardziej tradycyjne w Afganistanie, to nazywa się bolani, takie street food. Można wybrać ostre, łagodne. Też mamy falafel, baklawa, to jest baklawa, ale baklawa szarbati to nazywa się w Iranie bardziej. Mamy szafranowe, szafran, bo jest tak najdroższe i najzdrowsze przyprawa, dlatego my bardzo popularne korzystamy. Tak, popularne. Te desery są ryżowe, bez glutenu i tam mamy takie desery szafranowe, też chrupiące. Czyli to są takie desery szafranowe? Tak, tak. Czyli niekoniecznie na słodko, nie? Na słodko. Na słodko. Tak, tylko tak doprawione szafranem. Szafranem, tak. Bo w naszym kraju my dużo korzystamy z szafranu do różnych jedzenia, deseru. I też mamy napoje nawet z szafranem tutaj. I ajran też perski jest. Herbatę też mamy z szafranem. Dużo mamy rzeczy z szafranem. Czyli wszystko z szafranem. Większość potraw. Bao bułeczki, cóż to takiego? To są te bułeczki tutaj przed nami. Są to bułeczki na parze przede wszystkim. Z szafraną wieprzowiną, no i taka nowsza edycja, że tak mogę powiedzieć, z kurczakiem. Ogólnie dajemy tutaj różne rzeczy. Przede wszystkim tu nie ma takiej podstawy, że musi być stricte jakieś wyznaczone mięso czy coś takiego. Głównym składem no, jest najbardziej, największą prawdopodobnie robi sałatka, która jest zrobiona z ogórka i z rzodkiewki. No i dodatkowo dochodzi nam papryka, cebulka, dymka i kolendra. Wszystko jest posypane sezamem, oczywiście w wersji łagodnej, w wersji pikantnej dajemy orzechy. Czyli rozumiem, że bułka na parze, a potem kto co lubi. Można tak powiedzieć, no gdzieś tam się trzymamy tej zasady stricte, skąd ona się wywodzi, że musi być przede wszystkim ta sałatka bardzo dobrze zrobiona, tak? Bo ona nadaje głównego smaku, no i oraz sos jest podstawą tego wszystkiego. Bubble tea, cóż to za napój? Taki ciekawy, ciekawy wygląda. Magiczna herbatka, w naszym wydaniu wyjątkowa, bo jest to herbatka z suchym lodem, czyli herbatka parująca, zaczarowana, niektórzy mówią herbatka Harry'ego Pottera, także zapraszamy do naszych herbatek, zarówno bubble tea, jak i takich sypanek. No właśnie, ale to są też herbatki smakowe, można tam dodać różne te kuleczki. Tak, oczywiście, można dodać kuleczki, można sobie wybrać kilka smaków, może to być w wersji takiej cytrynowej, pomarańczowej, może być też z borówką, z litchi, wedle uznania można mieszać i smaki, i kolory. Na takie gorące dni jak dzisiejszy nadaje się. Idealny, parujący, zimny napój.